Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Betlejewski. Bardzo mi miło przywitać Was w tym kolejnym filmie Pogadance. Szczególnie witam tych, którzy stali się moimi nowymi subskrybentami od czasu ostatniego nagrania, a to jest przynajmniej 25 osób. Moim zdaniem idę jak burza. I od razu powiem, że za wysłuchanie tej pogadanki do końca będą nagrody. Nagrodami są kartki pocztowe, które zrobiłem sam w 2003 roku. Są to kartki z cyklu Polskie Wole, absolutne unikaty. Pokazują one ludzi w zagranicznych miejscowościach. Na przykład ten zrobiony w Brazylii, w Rio de Janeiro. Ta kartka zrobiona w Brazylii, w Rio de Janeiro pokazuje panie z jadłodalni, które mówią: niech żyje Bigos. Tutaj mamy na Copacabanie w Brazylii pana, który pokazuje karton z napisem: pomieszkałoby się w Radomiu. Wiadomo, że w Radomiu jest najlepiej. Ale są też takie bardziej dowcipne, frywolne, na przykład takie. Dwie dziewczyny to jest w Kapsztadzie na plaży, trzymają kartony z napisem: cześć, słyszałam, że masz małą pałkę. To jest idealne, żeby wysłać koledze na urodziny. No, na przykład ta jest jeszcze zabawna. Imponuje mi Mieszko I i jego dokonania, mówi pan w Brazylii w hotelu, a tu znowu w Kapsztadzie pan ogłasza na tej karcie: chuj z tym. Wiadomo, że to do polskiej rzeczywistości pasuje najlepiej. No dobra, to zapraszam do słuchania. Dzisiaj mówię jak prawdziwy YouTuber. Robię tę pogadankę po to, żeby odnieść się do wielu skandalicznych wypowiedzi, jakie pojawiają się ostatnio w polskiej przestrzeni publicznej czy w polskim internecie, dotyczących relacji polsko-żydowskich, a w gruncie rzeczy dotyczących polskiej relacji do Żydów. Żydzi są oskarżani o wszystko, o nienawiść, o niechęć, o spisek, o knowania przeciwko nam, Polakom, a my, Polacy, powinniśmy się przeciwko temu bronić. Ostatnio taką wypowiedzią zasłynął Jacek Bartyzel, skądinąd pracownik uniwersytecki Uniwersytetu UMK, czyli Mikołaja Kopernika, który wprost mówi językiem antysemickim, wzięty jak z języka endeckiego z dwudziestolecia międzywojennego, ale także na przykład Paweł Kukiz, który było nie było jest posłem na Sejm RP. Jeżeli wziąć słowa Kukiza na poważnie, myślę, że Izrael mógłby mieć do nas bardzo dużo pretensji i w ogóle Izrael i Żydzi mogliby mieć do nas bardzo dużo pretensji, gdyby chociażby obejrzeli wiadomości TVP. Wiadomości TVP podają, że oto Żydzi kolaborowali z Niemcami w mordowaniu Żydów, a Polacy to dzielny naród, który próbował ich ratować. Te rzeczy są bardzo nieprzyjemne, one są niesprawiedliwe i one bardzo głęboko nas obciążają, w takim sensie, że pokazują, że minister spraw zagranicznych Izraela, mówiąc o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, są jak najbardziej uprawnione. Gdyby tak nie było, ten zalew antysemickich treści w polskim internecie i w polskiej przestrzeni publicznej nie byłby aż tak wielki. To, co jest niepokojące w tych wypowiedziach antysemickich, jest to, że wiele z nich wykazuje się tak zwanym racjonalizmem, przedstawia pewne antysemickie mity, kalki, uprzedzenia jako racjonalny obraz rzeczywistości, jako ujawnianie prawdy. Na przykład tak zachował się Paweł Kukiz w swoim antysemickim wpisie, gdy wskazał na tak zwanych morderców Nila Fildorfa jako na Żydów. Dlaczego ten wpis jest antysemicki? Otóż z jednego prostego i zasadniczego powodu. Zagłada, która była jakby takim ponurym, okrutnym zrealizowaniem antysemickich uprzedzeń, zagłada Żydów opierała się na wyróżnieniu Żydów spośród Polaków. To nazwanie Żydów, wskazanie ich palcem, pokazanie "to jest Żyd" było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Dlatego dziś, po latach, kiedy znowu wskazujemy palcem "to jest Żyd", wpisujemy się dokładnie w ten sam mechanizm. Mechanizm faszystowskiego wykluczenia Żydów z narodu polskiego, wskazania ich, obrędowania ich takimi opaskami specjalnymi, które musieli nosić na rękach, a w końcu skazania ich na mieszkanie w getcie, no i
ostateczne rozwiązanie, czyli po prostu zamordowanie. Nie powinniśmy się wpisywać w tego rodzaju mechanizm i nie powinniśmy wskazywać palcami na ludzi, których uważamy za Żydów, jako na Żydów. Szczególnie, że akurat w przypadku osoby, na którą wskazuje Paweł Kukiz, mamy do czynienia z kimś, kto nie chciał być identyfikowany jako Żyd. Chciał być Polakiem. I tutaj leży kwintesencja tego oskarżenia. Otóż ludzie, którzy skazali Fieldorfa na śmierć, to byli Polacy po prostu. Polacy, okej. Główna sędzina była Polką żydowskiego pochodzenia, ale jeżeli wskazuje się na nią Żydówa w momencie, w którym trwa tego rodzaju polsko-żydowska, albo właśnie polsko-polska histeria, jest wyraźnie antysemickim odruchem. Jest mi bardzo przykro z tego powodu i myślę, że my Polacy, prawdziwi patrioci, którzy chcemy patrzeć na prawdę historyczną w szczery, otwarty sposób, nie powinniśmy się na tego rodzaju retorykę godzić, gdyż jest to retoryka wprost faszystowska, nazistowska, nawet powiem tak. Chciałbym dzisiaj wskazać na kilka książek, które uważam, że są bardzo pomocne w zrozumieniu historii oraz tego, co łączy polsko-żydowskie, czy Polaków i Żydów, albo Żydopolaków, albo Polako-Żydów, po prostu Polaków i po prostu Żydów. Kilka książek, które przecież w księgarniach są dostępne i każdy może je przeczytać. W komentarzach pod tymi moimi filmami ciągle pojawiają się zarzuty, które idą jakby ciągle w tę samą stronę. A ja odpowiadam, czytajcie książki. Czytajcie książki, w książkach wszystko jest. Dziś w księgarniach można znaleźć odpowiedzi na wszystkie dręczące nas pytania i zrozumieć, na czym polegał Holokaust, na czym polegała zagłada i jakie było uczestnictwo Polaków w zagładzie Żydów w latach 40. oraz w jaki sposób kształtował się antysemityzm. Paweł Kukiz, dzisiaj mówiąc te słowa, które powiedział, nie rozumie nawet, że jest antysemitą. On uważa, że antysemitą nie jest. A dlaczego? Dlatego, że Paweł Kukiz, jak i wielu Polaków, nigdy nie zadało sobie pytania, co to jest antysemityzm, jak wyglądają uprzedzenia antyżydowskie, w jaki sposób kształtowane są w przestrzeni polskiej kultury antyżydowskie mity, na czym polega mit polskiego bohaterstwa, wykluczający z tego obrazu polskich Żydów. W jaki sposób Holokaust wpłynął na kształtowanie polskiej mentalności. I proszę bardzo, od razu pierwsza książka, która mi się nasuwa, to jest książka Maria Janion, pod tytułem Bohater, spisek, śmierć. To jest książka, która pokazuje, w jaki sposób polskie mity bohaterskie, kształtowane jeszcze w XIX wieku, wykluczyły poza nawias Żydów oraz w jaki sposób Holokaust stał się niechcianą prawdą, która przeczy polskiemu mitowi bohaterskiemu. Absolutnie polecam. Świetnie się to czyta zresztą. Druga rzecz. Ciągle mówi się o tym, czy ta kolaboracja Polska z nazistami była duża. Prawda? Pojawia się ciągle ten sam motyw, że to były jednostki, że szmalcownicy to był margines i tak dalej. Że przecież bardzo wielu Polaków pomagało Żydom i tak dalej. Warto sobie zadać pytanie, jak wielu Polaków pomagało Żydom i jak wielu Polaków szmalcowało, czy donosiło, czy wreszcie wyłapywało Żydów. Temu służy moim zdaniem w doskonały sposób książka pod tytułem Dalej jest noc. Pokazuję ją tutaj w jednym tomie, ale mam oba. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo obszerna książka. To jest 1400 stron razem z przypisami. To jest rzecz, która, no powiedziałbym tak, jest wstrząsająca. Jeżeli ktoś ogląda horrory, thrillery, jeżeli ktoś widział teksańską masakrę piłą mechaniczną, to prawdę mówiąc, opis tego, co się działo przez kilka dni w Węgrowie. W Węgrowie, który znajduje się 70 km od Warszawy. W Węgrowie, który przed wojną był w 60% żydowski. Był tak żydowski, że getto w Węgrowie było całym miastem, gdyż po prostu trudno było wyznaczyć dzielnicę żydowską w Węgrowie. Ten Węgrów stał się
areną masakry na tak nieprawdopodobną skalę, że no, warto to przeczytać. W ogóle piękne tereny tu są. Piękne tereny. Wie pani, jak ja czytam tę książkę Grabowskiego, bo Grabowski napisał teraz książkę, wie pani, Dalej jest noc. Jak czytam tę książkę Grabowskiego o Węgrowie, o tym, co tu się działo, o tym, ile to tysięcy ludzi, bo to nie przecież nie kilka, nie kilkanaście, nie kilkaset, tylko kilka tysięcy ludzi. Tu gdzieś tutaj, tak? To, czyli to jest ta historyczna obora. Tak, ta jest prawdziwa. Obora tylko w takim stanie, no już z gliszcza. I tu stały krowy? Jak tego? W środku były krowy i był, rozumiem, stryszek, tak? Tak. I na ten strych dziadek zaprosił Żydów, żeby oni tam się schowali. No bo to musieli się. I tam była jeszcze obora, bo to chyba było dwie rodziny. Ta nie obora, tylko stodoła. Że jedni siedzieli tutaj, jak tego, a drudzy byli tam. No i jak wtedy, co przyjechali żandarmeria niemiecka, jak Niemcy, i właśnie wtedy chyba 10 osób zginęło. Tak, zamordowali. Nie, 9 osób zamordowali od razu. Od razu, a później ta druga rodzina jeszcze została. Jak tego, to właśnie, że tutaj w tej stodole. I wtedy przyjechali Wrzoskowie i Neymanowie, tak? No, że to Wrzosek, Neyman, tam jak w tych dokumentach, no przecież chyba pan trochę czytał tu, nie? Dokumenty. Czytałem wszystko. Pani to lepiej odczuwa. Pani jest wnuczką czy córką Wiktora? Wnuczką. Pani jest wnuczką Wiktora. To dziadek próbował tych Żydów uratować. Tak, dziadek właśnie próbował jak tego. A ci przyszli, znaleźli ich, i co? No i chyba też zabili. Pani dziadek, Wiktor, on miał w sobie ratować. A czemu Wrzoskowie Neymanowie mieli zabijać? Tego nie mogę pojąć. Skąd to się bierze? Co to jest za różnica w ludziach? Co to jest za różnica w ludziach? No a teraz jaka jest różnica w ludziach? Niech mi pan wytłumaczy, dlaczego tyle zła wszystkiego w tym świecie Bożym tak się dzieje. Czy to chodziło o chciwość zwykłą? Bo to przecież nie byli psychopaci, to nie byli wariaci jacyś. To byli normalni ludzie. To chodziło o chciwość, o to, żeby ich obrabować? No ja uważam, że skoro wszystko pozabierali, to chyba tak zrobili. No ja wiem, to chyba było na tej zasadzie. Bo przecież jak? Warto przeczytać o transportach, na przykład, które szły z Warszawy do Treblinki. Przez cały rok 1942, potem 1943, ciągle jeździły transporty do Treblinki, z których to transportów uciekali Żydzi. Co się z tymi Żydami działo? Jak sądzicie? Czy znajdowali przychylną pomoc na tak zwanej polskiej wsi, czy też odwrotnie? Całe polskie wsie w tamtych rejonach specjalizowały się w wyłapywaniu Żydów, w odwożeniu ich na komisariaty, w przetrzymywaniu ich wreszcie gdzieś w wioskach, w których zanim zebrała się ich odpowiednia grupa, żeby ich zawieźć do powiatu na przykład. Czyli inaczej mówiąc, w te procedery były zamieszane no, całe struktury ludności, społeczeństwa lokalnego. Od sołtysa, który sprawował władzę, niemiecką władzę we wsi, przez ludzi, którzy musieli ich złapać, przez ludzi, którzy musieli ich pilnować, zawieść, mordować w końcu, grabić ich mienie. To są rzeczy bardzo przykre, ale warto o nich wiedzieć, dlatego polecam tę książkę. Wiele się mówi o tak zwanej kolaboracji Żydów z Niemcami, że to właśnie wiadomości TVP podają te historie, że to przecież Żydzi kolaborowali z Niemcami. No, podaje się przykład Gett i tak dalej. Uważam, że to jest książka, którą należy w tym kontekście przeczytać. Jest to książka napisana przez Calela Perechodnika, otwockiego Żyda spod Warszawy, pod tytułem Spowiedź. Ta książka jest wyznaniem właśnie, bardzo trudnym, gorzkim wyznaniem człowieka, który wszedł wszedł w strukturę żydowskiej policji, stał się żydowskim policjantem i brał czynny udział w zagładzie własnej społeczności. Ta książka nie tylko, że jest poznawczo niesamowicie interesująca, to jeszcze w dodatku jest
arcydziełem, nie boję się tego słowa użyć, arcydziełem polskiej literatury faktu. Mówię polskiej, gdyż Calel Perechodnik był Polakiem. Urodził się w Polsce, żył w Otwocku, prowadził tam kino, pisał po polsku. Ta książka została znaleziona jako rękopis i wydana dopiero w 2005 roku, mimo że Calel Perechodnik ją napisał, uwaga, w 1944 w Warszawie. Zginął gdzieś, być może w okresie Powstania Warszawskiego, nie jest to do końca jasne, ukrywał się gdzieś w Warszawie już po likwidacji otwockiego getta. Fenomenalna książka, przepięknie napisana i bardzo, bardzo naświetlająca jakby to, czym jest kolaboracja żydowska i dlaczego nie widzimy tutaj równowagi, symetryczności, jak się to teraz mówi, pomiędzy kolaboracją polską, która była kolaboracją ochotniczą i nastawioną na zysk z tej kolaboracji, a kolaboracją żydowską, która jest faktem, ale która była kolaboracją w ratowaniu życia. Zresztą większość albo wszyscy ci kolaboranci, tak zwani kolaboranci żydowscy, trafili tak samo do pieców krematoryjnych w Treblince czy w Auschwitz, czy zostali zastrzeleni po prostu gdzieś w którymś z gett. Zanim polecę kolejne książki, chciałbym polecić jednak książki Jana Tomasza Grossa. Pytanie dlaczego? Ja wiem, że te książki działają na was jak płachta na byka. Działają na was w ten sposób, dlatego że zostały bardzo mocno zaatakowane, jak to się mówi, skompromitowane przez polską prasę prawicową. Natomiast nadal są to książki niezwykle cenne i warto je przeczytać. Uwaga, dlaczego? Dlatego, że były to najbardziej dyskutowane książki ostatnich 20 lat. Trudno mi sobie wyobrazić w ogóle, że ktoś, kto podejmuje rozmowę na temat relacji polsko-żydowskich, zagłady, Holokaustu, tej pamięci, że może tych książek nie znać. No jak można nie znać najbardziej krytykowane, najbardziej kontrowersyjne i w tym sensie najistotniejsze książki dla zrozumienia tego, jak te relacje się kształtują? Polecam, ja mam tutaj akurat Złote żniwa, które są niezwykle niepokojącą opowieścią na temat tego, co się działo wokół Majdanka, albo Treblinki, już teraz nie pamiętam. Mam oczywiście jeszcze pozostałe książki Grossa, ale je pożyczyłem, ktoś je ode mnie wziął. Uważam, że świetną książką pokazującą, jak kształtowała się współczesność polska, czyli ta współczesność powojenna, jest książka pod tytułem Wielka trwoga Marcina Zaręby. To jest też dość obszerna książka, ale jest to książka, która opowiada właśnie o tym wszystkim, co działo się w Polsce między rokiem 43, 44, a 47, czyli jak kształtowała się ta nowa władza. W Polsce po okupacji przychodzą Sowieci, narzucają własną wolę, ale ten okres 43, 47 czy 48 to jest szara strefa, którą można z powodzeniem nazwać wojną domową w Polsce. Kiedy pojawiają się grupy bandyckie, pojawia się nowa władza, nowa administracja się dopiero tworzy, pojawia się kolaboracja z Sowietami, trwa ostatnia faza Holokaustu, czyli pogromy na ludności żydowskiej powracającej z obozów koncentracyjnych czy z ukrycia, oraz pojawiają się żołnierze wyklęci, którzy walczą z nową władzą i tak dalej. Niezwykle istotny, ważny moment w polskiej historii. Ta książka w fascynujący sposób to opowiada. Ale idźmy dalej. Próbujemy zrozumieć, co się wydarzyło w tamtych czasach. Co się wydarzyło w czasach 43-47. Wydaje mi się, że bez psychoanalizy, bez głębszego zajrzenia w polską mentalność zbiorową, w to, jak tworzą się nasze sny, mity, pewne obrazy, z których ciągle korzystamy, trudno sobie wyobrazić zrozumienie tego. I ta książka, czyli Andrzej Leder, Prześniona rewolucja, ćwiczenia z logiki historycznej, to jest książka absolutnie warta polecenia. Ona pokazuje krok po kroku, w jaki sposób te dwa bardzo istotne wydarzenia, czyli Holokaust i reforma rolna w tak zwanej już nowej Polsce, wpłynęły na kształtowanie się relacji społecznych dzisiaj. On te relacje nazywa relacjami folwarcznymi.
czyli przeniesionymi z folwarku pańskiego do współczesności relacjami pomiędzy ludźmi, którzy ciągle wyobrażają sobie, że jedni są panami, gdzieś nami zarządzają, zagrażają nas, a ludźmi, którzy wyobrażają sobie, że są lepsi od innych. Jeżeli chodzi o współczesny antysemityzm, moim zdaniem niezwykłą zupełnie książką jest książka My z Jedwabnego Anny Bikont, którą polecam. To jest książka, która śledzi wydarzenia związane z odsłonięciem prawdy o Jedwabnym przez Jana Tomasza Grossa w 2000 roku i co się działo w Jedwabnym później. Ja byłem w Jedwabnym w 2002 roku, żeby zobaczyć, jak to miasto zareagowało. I powiem szczerze, że była to dla mnie szokująca wizyta. Po pierwsze, zrozumiałem od razu, że Jedwabne jest miejscem, w którym ja, Polak, katolik, nie mogę być ani Polakiem, ani katolikiem w tym tradycyjnym rozumieniu tych słów. Trudno jest w Jedwabnym wziąć sztandar Polski i zamachać nim nad głową, gdyż będzie to agresywna deklaracja. Trudno jest też wyrażać swoje katolickie nastawienie do rzeczywistości, gdyż to także gdzieś nabiera nowych kontekstów. Kontekstów związanych z tą stodołą i z tym, co zrobili Polacy ze swoimi żydowskimi sąsiadami. Uważam, powiem to jeszcze raz, bo mówiłem to wielokrotnie, że Holokaust i Jedwabne właśnie, Holokaust jest kluczem do współczesnej duszy Polaka, natomiast Jedwabne jest taką czarną dziurą na mapie polskości, która zasysa to, co nam się wydaje polskością i przenicowuje na drugą stronę. Polska po odkryciu historii Jedwabnego już nigdy nie będzie taka sama. To przeciekanie przez dziurę Jedwabnego trwa i coraz więcej z nas przechodzi przez tą dziurę, żeby zrozumieć, czym był Holokaust, jak wpływa na nas dzisiaj i jak kształtuje nasze postawy oraz jak kształtuje naszą relację ze światem, naszą relację jako społeczeństwa, jako ludzi, ale także jako państwa po prostu. I to nie koniec. Mam jeszcze jedną książkę, którą chciałbym polecić. To jest książka pod tytułem Wielki Retusz Tomasza Żukowskiego. To jest książka, która śledzi, w jaki sposób zadziałały w polskiej kulturze mechanizmy wyparcia pamięci o polskim współuczestnictwie w zagładzie Żydów. Ja tę książkę dopiero zacząłem czytać, więc nie będę o niej opowiadał, żeby się nie skompromitować, ale już widzę, że jest to książka niezwykle interesująca, dlatego że pokazuje mechanizmy zapominania oraz mechanizmy zastępowania tego, co było doświadczeniem całej Polski, wszystkich Polaków, całego społeczeństwa. Trudno mówić o tym, że ktokolwiek w Polsce przy skali Holokaustu nie zorientował się, że on się odbywa. Trudno powiedzieć, że ktoś tego nie zauważył. Holokaust jest doświadczeniem dziejowym całego polskiego społeczeństwa i po wojnie pamięć o tym doświadczeniu była bardzo żywa. Jak to się stało, że do dzisiaj pamięć ta została wyparta, nie została przekazana dalej? Co się stało? Jakiego rodzaju językiem się posługiwaliśmy? Jak sobie opowiadaliśmy przeszłość i polską historię, że dziś wydaje nam się, że to Żydzi nas zdradzili, że to Żydzi kolaborowali z nazistami, a my próbowaliśmy im tylko pomagać? Zachęcam do czytania. I na koniec pokażę jeszcze książkę Tomasa Bernharda. To akurat są autobiografie. Książka jest fascynująca, ale polecam ją już tylko dla przyjemności. No dobrze, teraz tak, na koniec. Książki, czytać książki. Gdzie te pocztówki, cholera jasna? No dobra, i na koniec konkurs. Trzeba oczywiście zasubskrybować kanał na YouTubie. To jest jasne. I teraz, jeżeli ktoś napisze do mnie prywatną wiadomość, to ja odeślę mu
zestaw takich pocztówek, albo no przynajmniej jedną. Jedną taką pocztówkę, żeby nie było za drogo. Na przykład taką. Pan mówi, pewnie, że wolałbym Copacabana, ale co mam teraz, rzucić wszystko i lecieć? Albo na przykład taką. O, to bez okularów to nie przeczytam. To też jest na Copacabanie w Rio de Janeiro. I pan mówi, pewnego dnia przyśniły mi się piękne kwiaty i jeziora. Dopiero na lekcjach w szkole dowiedziałem się, że to Mazury. Tak mówi człowiek stojący na Copacabanie w Brazylii. Rafał Betlejewski, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Yo.